Filipa Damu z PCH24. Znajdujemy się pod siedzibą krakowskiego kina Kijów, gdzie za chwilę odbędzie się premiera filmu pod tytułem Umrzesz i co dalej? Współczesna cywilizacja próbuje o śmierci zapomnieć, uciec przed myślą o niej. Tymczasem dla nas wierzących jest to najważniejszy moment w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Właśnie o sprawach ostatecznych traktuje produkcja, którą za chwilę Państwu zaprezentujemy. Zapraszamy na fotorelację z tego wyjątkowego wydarzenia. Ducha Świętego, to wtedy nam wyjdzie, dlaczego tak się zadziało, a nie inaczej. A jeśli nawet do końca tego nie zrozumiemy, to pewnie jak przejdziemy przez granicę śmierci, to Pan Bóg wtedy nam powie, że a widzisz, to i to zadziało się dlatego i dlatego. Właśnie dlatego uczyniliśmy ze śmierci główny temat tego filmu, bo jest to temat bardzo niepopularny. To znaczy każdy z nas wie, że ta śmierć go czeka, każdy z nas się właściwie całe życie do niej przygotowuje, ale bardzo często ludzie odsuwają ten moment, jakby tę świadomość tej śmierci, odsuwają gdzieś daleko, starają się gdzieś od siebie odsunąć, zapomnieć o tym, zepchnąć w jakiś ciemny kąt. Ten film przede wszystkim powinien nam uświadomić to, że każdy z nas wcześniej czy później będzie musiał z tego świata odejść. A żeby z tego świata odejść w sposób godny, właściwy, to powinniśmy się do tego momentu przygotować. Do tak wielu rzeczy przygotowujemy się, tak wielu rzeczy próbujemy uniknąć, pewnych, mniej pewnych, niepewnych w naszym życiu, które mogą się wydarzyć lub też nie, a tak mało, mam wrażenie, przygotowujemy się na to, co jest naprawdę pewne, czyli to, że będziemy musieli z tego świata odejść. To jest temat, którego chyba każdy się boi w jakiś sposób. Najlepszym sposobem poradzenia sobie z tym, czego się boimy, to jest konfrontacja właśnie z tematem, a ten film bardzo dobrze nas z tym tematem właśnie konfrontuje. Można po prostu oswoić się z tą myślą, że czeka nas śmierć i to bezwzględnie, w każdym przypadku każdego człowieka czeka nas po prostu śmierć. Ta śmierć jest różnoraka. Trzeba po prostu pogodzić się z Panem Bogiem i trzeba żyć wobec zasad wiary katolickiej. Trzeba mieć naprawdę święte życie, żeby sobie zasłużyć na przyszłość, na to życie wieczne. Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. I to jest tak, że nasze serce, nasza dusza jest zraniona grzechem pierworodnym, jak pęknięty kryształ. To jest jak studnia bez dna. Możemy tam ładować wszystko, możemy tam wrzucać całe kontenery alkoholu, używek, narkotyków, pornografii i to nigdy nie zaspokoi tego nieskończonego głodu, ponieważ nieskończony głód może zaspokoić tylko nieskończona miłość. Jeżeli człowiek chce dobrze umrzeć, to musi dobrze żyć. Nie mamy się czego bać, bo jesteśmy otoczeni olbrzymią miłością. Ja nawet sobie 3 lata temu w Dzień Zaduszny wymyśliłem, jaki chciałbym mieć napis na swoim nagrobku. Dziękuję Ci, Panie Jezu, mój najukochańszy przyjacielu, za morze miłości w moim życiu. Na zawsze Twój Piotr. Ja po prostu wiem, że z moim tatą się spotkam i że on tam czeka.